po ich prawych stronach, niekoniecznie totalnie naprzeciwko. Idę do niej, pyk, spacerek, spacerek, spacerek. Tutaj się spotykamy naszymi prawymi dłońmi i zakładam partnerce rękę na bark, tak ją obejmując i że sobie idziemy dalej na spacer. Idziemy. Obojętnie, ja tutaj też od której nogi idę, czy prawa, czy lewa, idę. Raz, dwa, trzy, cztery i pod moją prawą ręką obracam Dominikę najpierw wolno, potem szybciej. Wolno, wolno, obrót, obrót, obrót i do trzymania tanecznego. Ja powiem w ten sposób, zacznę, że jeżeli, droga partnerko, masz możliwość złapania sobie sukienkę, to oczywiście staram się i tu na początku pracować tą sukienką i tak samo później, jak będę miała w choreografii wolne ręce, nie będę trzymana lub ja nie będę trzymała partnera, to mogę się tą sukienką pobawić. Jeżeli nie mam takiej możliwości, to staram się, żeby ręce były swobodnie, ale w dole, żeby one nie były gdzieś tutaj na górze, żeby też nie były przyklejone do ciała. One są luźno oddalone troszeczkę od ciała. Obojętnie od której nogi zaczynam, idę w kierunku partnera, ale na jego prawą stronę, tak jakbyśmy się chcieli prawymi barkami minąć. Raz, dwa, trzy, cztery i jeszcze sobie zrobię piąty krok, tak żeby się tutaj zawinąć pod prawą rękę partnera,